Witam Was z gór Harcu. Jestem tutaj właśnie z moimi pieskami na małym spacerku i co widzimy? Widzimy, że śnieg w zasadzie stopniał, pomimo iż jesteśmy w środku zimy. Jest koniec stycznia i normalnie powinno tutaj leżeć bardzo dużo śniegu, a tego śniegu prawie nie ma, temperatury lekko dodatnie. Patrząc na radar pogodowy, zauważyłem wczoraj czy przedwczoraj, że te radary, które niby obserwują tą pogodę, one wysyłają również pewne fale. I te fale jak gdyby zatrzymywały front wysokiego ciśnienia, które wpływa dobrze na nasze samopoczucie, które aktywuje nasz organizm. W tej chwili panuje tutaj na terenie przynajmniej Niemiec i Europy Zachodniej niż, który powoduje to, że jesteśmy tacy ociężali, tacy śpiący, tacy sparaliżowani, proszę Państwa. Paraliż wywołany niskim ciśnieniem. Ta pogoda jest fatalna. Ciągle albo mży, albo pada na niebie. Widzimy tylko ciemne chmury. To wszystko powoduje, że jesteśmy mało aktywni. Do tego dochodzi cała ta akcja, proszę Państwa, pandemiczna, gdzie wszyscy dostali jakieś substancje, które również powodują, że są osłabieni, są absolutnie w stanie takiego zamrożenia aktywności. Nie ma takiej siły przebicia. I chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ta cała akcja wygląda na to, że ma różne płaszczyzny działania. W każdym razie społeczeństwo zachodnie, tutaj niemieckie, jest w stanie takiego uśpienia, sparaliżowane. No i co się dzieje? Ano dzieje się to, że ten cały plan przejęcia władzy i zamontowania nowego systemu, w którym będziemy wszyscy siedzieć w domach i, proszę Państwa, patrzeć się tylko w telewizory albo w komputery po to, aby się stać częścią tej sieci. Ten plan zaczyna coraz bardziej, coraz lepiej działać. Coraz mniej ludzi widzimy, którzy chodzą, którzy trenują, którzy jogują. Wszyscy gdzieś pozamykali się w swoich czterech ścianach i oczywiście cała ta agenda skupiona w Silicon Valley i w tych dużych finansowych centrach. Cieszy się, że społeczeństwo wykazuje absolutnie bardzo małą aktywność. Natomiast dużą aktywność, dziwnym zbiegiem okoliczności, wykazują politycy. Ci są tak jak gdyby pod prądem. Ten wirus, który przybył, proszę Państwa, do nas z Chin, jak gdyby wpłynął na mutację naszych polityków i to w całej Europie. Oni, proszę Państwa, stają się na wzór swoich, że tak powiem, przykładów z Chin. No, stamtąd przyszedł ten wirus. Jak gdyby ci nasi rządzący przejęli tą formę działania w polityce chińskiej, więc zamordyzm totalny, kontrola, cenzura i, proszę Państwa, nie ma tutaj możliwości żadnych demonstracji. Wszyscy, którzy próbują wyjść na dwór, są od razu okrzykiwani z jakimiś, proszę Państwa, Querdenker, to w Niemczech się mówi, że to myślący gdzieś nie tak, jacyś teoretycy spiskowi, których trzeba uciszyć, trzeba, proszę Państwa, zakazać. No i na końcu chyba wyeliminować. W tej chwili nawet któryś tam z polityków powiedział, że te 10 czy 15%, które zrozumiało, o co tutaj chodzi, albo inaczej nie chcą się podporządkować, że trzeba ich wyeliminować ze społeczeństwa. Także te sygnały nie są dobre. Również, proszę Państwa, dzisiaj z giełdy bardzo niebezpieczne wiadomości. Wszystko runęło na dół. Również ten wirtualny Bitcoin, który miał być tą gwarancją, że te pieniądze nie znikną, że nie zabierze nam ktoś tych pieniędzy, że ten Bitcoin jest w zasadzie lepszy nawet od złota. Okazuje się, że spadł, proszę Państwa, z 60 tysięcy dolarów niemalże na 30, więc 50% strat w ciągu krótkiego czasu. Więc widzimy, że ten cały wirtualny świat to jest jedno wielkie oszustwo. Również te kryptowaluty, za nimi nic nie stoi, to jest jedna wielka spekulacja. To, że one kiedyś przyjdą, to druga sprawa, ale na pewno nie będzie to Bitcoin ani Ethereum. To
proszę Państwa, jest tylko spekulowanie, tylko sprawdzanie, jak to działa i ilu ludzi się na to nabierze, ilu ludzi chce stracić pieniądze, to mogą w to oczywiście inwestować. Tutaj dochodzą nas również takie głosy, że ta operacja, proszę Państwa, przemiany tego systemu jest podobna do rozpadu Cesarstwa Rzymskiego, że to nie będzie takie delikatnie, że nie będzie to tak, że to się, proszę Państwa, delikatnie jeden system przejdzie w drugi. Tutaj zanosi się na jedną wielką masakrę, nie tylko finansową, ale poleje się również krew i poleją się łzy, proszę Państwa, dlatego słuchając tutaj jasnowidzów takich jak Jackowski, no trzeba będzie prawdopodobnie ewakuować się z tej strefy zagrożenia, którą jest w tej chwili Europa Środkowa najbardziej. Trzeba będzie się ewakuować. Jackowski poleca Rumunię, w swoich wizjach widział opustoszałą Polskę, zwłaszcza wschodnią, i widział tabuny Polaków przesiedlających się w kierunku Bułgarii i Rumunii. Także kto wie, czy nie jest to czas, aby jeszcze w tej chwili sprzedać coś i ruszyć i tam gdzieś na południu szukać schronienia, bo proszę Państwa, ten rok 2022 wydaje się być rokiem decydującym, że tutaj te procesy zmian przyspieszają. Aby coś zbudować nowego, niestety trzeba to stare zburzyć aż do fundamentów, a nawet wyrwać te fundamenty. I wydaje mi się, że ta operacja niebawem przyspieszy, dlatego mówię Państwu, róbmy coś, działajmy, nie dajmy się oszukać. Przypomnę, że złoto dzisiaj poszło do góry, że dolar też ma upaść, srebro, złoto dzisiaj już od paru miesięcy nie tracą, wręcz zyskują. Także to taka moja krótka podpowiedź, gdzie trzeba szukać ratunku, ale nie tylko w tych kruszcach, tak jak mówię, może trzeba nasze oczy zwrócić na południe, dalekie południe Europy, bo tam może ta strefa być trochę łagodniejsza i lepsza, bo to, co tutaj nam szykują, proszę Państwa, w Europie, zanosi się, że to będzie jedna wielka makabra. Oby tak się nie stało. Póki co polecam na przykład jogging razem z pieskami, proszę Państwa, tak jak ja to robię, żeby być w formie, bo tylko wtedy będziemy w stanie stawić czoła tym zadaniom, które do nas przed nami stoją. Także nie dajmy się wprowadzić w letarg. Wychodzimy z domów i ruszamy się, proszę Państwa, i łączymy się. Musimy się również połączyć przez sieć, tak jak te łobuzy wszystkie w tej całej Europie i na świecie. Oni są wszyscy połączeni, że jak jednego wyrzucą, proszę Państwa, tutaj, to od razu dostaje nowy stołek gdzieś tam w Parlamencie Europejskim albo w jakiejś firmie. Oni tam wszyscy są doskonale połączeni w jedną wielką siatką. My musimy się też łączyć. Oni już przejęli wszystkie uniwersytety, wszystkie światowe organizacje, ale jeszcze, proszę Państwa, nie przewidzieli, że my też możemy się połączyć. Łączmy się w małe grupy, łączmy się w większe grupy, bo niebawem trzeba będzie poważnie zastanowić się, jak ratować nas, nasze dzieci i nasze wnuki. Na razie.